Dzisiaj ostatni dzień zdjęciowy, jest to bardzo ważny dzień. Zaczęliśmy swoją przygodę pod koniec maja, także pół roku minęło. Myślę, że to dla wszystkich jest ważny dzień. Opowiedz o swojej bohaterce, bo tutaj z Karoliną Bacią tworzycie siostry, które są bliźniaczkami, tak naprawdę takimi głównymi bohaterkami tej opowieści. Opowiedz o tym. Tak, siostry o różnych temperamentach i różnych charakterach. Ja gram tą spokojniejszą. Ania to dziewczyna bardzo ambitna. Marzy jej się wielki świat, kariera naukowa, jest bardzo skupiona na swoim rozwoju. Jest dużo dojrzalsza niż rówieśnicy. Co by tu jeszcze powiedzieć? Ma taki wyjątkowy dar, przewiduje przyszłość. Na zewnątrz jest bardzo delikatna i krucha, ale w środku ma taką naprawdę niesamowitą siłę. No i będzie tutaj też wątek miłosny. Troszeczkę to rozwiń, bo zapowiada się bardzo intrygująco. Nie wiem, czy ile mogę zdradzić, ale będzie trójkąt miłosny. Tak, Ania i Mania zakochują się w tym samym mężczyźnie. I zaczyna się wszystko komplikować. W jaki sposób przygotowywałaś się do tej roli? Czy opierałaś się jedynie na tekście książki, bo serial jest oparty na książce, czy jeszcze w jakiś inny sposób starałaś się bardziej poznać epokę, w której jest osadzony serial? Oczywiście przeczytałam książkę. Przede wszystkim to jest praca ze scenariuszem. Czytałam książki, oglądałam albumy, jakieś fotografie. Dużo też pracowaliśmy z Piotrem Trzaskalskim. Mieliśmy spotkania przed naszej właśnie trójki, Ani, Mani i Pawła. Ale przede wszystkim jest to praca ze scenariuszem. Właśnie, jak pracował się z Piotrem Trzaskalskim, reżyser, który naprawdę, jego filmografia robi wrażenie, więc tutaj myślę, że również zaprezentuje naprawdę kawał dzieła sztuki. Ja też mam taką nadzieję, myślę, że tak będzie. Piotr jest cudownym reżyserem, ale przede wszystkim jest cudownym człowiekiem. Zapewnił nam bardzo duże poczucie bezpieczeństwa na planie. Myślę, że to jest bardzo ważne dla aktorów. Też ma taką cechę, że wprowadza spokój na planie i naprawdę byliśmy bardzo zgraną ekipą. I myślę, że każdy to może powiedzieć, że wszystkim nam się dobrze pracowało.